Pan Bóg posyła proroka Eliasza na wschód, a tam kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, wodę zaśpił z potoku. Na wschód. Bardzo ciekawy kierunek. To może być zapowiedź wschodzącego słońca sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Jezusa, który jest naszym światłem, który jest. Tym, który przynosi nam niedzielny wschód, niedzielny poranek zmartwychwstania. I mamy też chleb i mięso. Ciało Chrystusa jest ukryte w chlebie. Ciało Chrystusa karmi nas właśnie w Najświętszej Eucharystii pod postacią chleba eucharystycznego. Więc ten chleb i mięso może być zapowiedzią. Tego pokarmu, który otrzymujemy w Eucharystii, i Eliasz, który pił wodę z potoków, pił wodę z potoku, to może być też symbol tego, o czym mówi psalmista: Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie, mój Boże. Pragniemy Boga, pragniemy Jego łaski, jak wody z potoku, jak wody ze strumienia. Łania to jest przedziwne zwierzę. Ona nie napije się brudnej wody. Może paść z pragnienia, ale nie napije się brudnej wody z kałuży. Ona będzie szukać strumienia, będzie szukać potoku tam, gdzie jest krystalicznie czysta woda. Więc Eliasz, ten, który pił wodę ze strumienia, jest dla nas wskazaniem, zachętą, żebyśmy z jednej strony właśnie kierowali się na wschód. Do Jezusa, który jest naszym słońcem sprawiedliwości, który karmi nas swoim ciałem w Eucharystii, w chlebie konsekrowanym. Jezusa, który jest naszym źródłem, którego pragniemy, jak łania wody ze strumienia i który właśnie napełnia swoją łaską.